Cześć, jestem Agnieszka z Epinokio. Dzisiaj zabiorę Was w świat kojącej melodii. Na stole mam kilka kolorowych przedmiotów. Wszystko są to pozytywki. Pozytywki w różnej formie, w różnej postaci. Pozytywki z funkcją przechowywania, jak na przykład ta pierwsza pozytywka. Ma ona w środku miejsce na pierścionki, drobne przedmioty, lusterko oraz, co jest ważne, ma szufladkę wysuwaną. Na początku też filmiku słyszeliście, jak ona gra. Pozytywka jest tu akurat z koniem. Po zamknięciu należy ją z tyłu nakręcić. W ten sposób. I wtedy już po otwarciu będzie nam grała. Oprócz tej pozytywki dostępne są również inne pozytywki, troszeczkę w innych kształtach, na przykład takie bardziej okrągłe, z innymi rysunkami i w innych kolorach. Ta pozytywka zawiera również wysuwaną szufladę oraz po otwarciu też wydaje dźwięk. Będzie grała nam, tańczyła tak naprawdę baletnica w takiej samej melodii jak poprzedni konik. Pozostałe pozytywki są dostępne w różnych kolorach czy też odcieniach. Troszeczkę bardziej są zaokrąglone na górze i mają bogatsze zdobienie. W środku po otwarciu też zatańczy nam baletnica. O czym chciałabym Wam powiedzieć, że te pozytywki mają troszeczkę więcej przestrzeni w środku, czyli nadają się na trochę większe skarby. O, tak jak tu widać. Naszych pociech, niż te pozostałe, które mają więcej przegródek i są świetne, jeżeli chodzi o małe rzeczy, małe drobiazgi. Oprócz pozytywek, które zawierają również miejsce na przechowywanie, czyli takie jakby szkatułki, są też bardzo fajne pozytywki stojące, wolno stojące, większe, mniejsze, kolorowe, drewniane, które również po nakręceniu wydają dźwięk. Ta większa i troszeczkę mniejsza, która gra w troszeczkę w inny sposób. Te pozytywki, które Wam zaprezentowałam, są takimi pozytywkami, które wydają bardzo kojące melodie, dźwięki. Natomiast chciałabym jeszcze Wam pokazać takie pozytywki metalowe, dostępne dla dzieci, czy zalecane dla dzieci od pierwszego roku życia, którymi dziecko może samo się bawić, a nie tylko słuchać muzyki, więc to też zwiększa jego ciekawość, zainteresowanie muzyką. To są metalowe, w ten sposób wyglądają te pozytywki, w różnych kolorach, z różnymi obrazkami wokoło pozytywki. Polega to na tym, że dziecko bierze do ręki i nakręca. To jest jedna. I to jest druga pozytywka, bądź też katarynka. Wydaje dość ciekawe dźwięki, nie takie standardowe jak pozostałe pozytywki. I ostatnia, też pozytywka, tyle że w formie konika. Jest to konik bardzo mięciutki, przyjazny w dotyku, który wydaje dźwięk, jest świetny, jeżeli chodzi o usypianie dziecka. Jest to bardzo taka kojąca melodia, nie jest tak głośna jak pozostałe pozytywki, więc spokojnie możemy taką pozytywkę zostawić naszemu dziecku w łóżeczku. Jeżeli któraś z melodii urzekła Was i chcielibyście podarować również tą melodię Waszemu dziecku, bądź też zachęcić do poznawania nowych dźwięków przez używanie katarynek, zapraszam Was na stronę Epinokio. W wyszukiwarce wpiszcie pozytywki bądź też katarynki. Dodatkowo zachęcam Was do poznawania naszych innych odcinków, w którym znajdziecie wiele informacji na temat pozostałych zabawek rozwijających Wasze dziecko oraz do subskrybowania naszego kanału.